Powiedz ładnie dzień dobry wszystkim. No halo. Gdzie przyjechałeś? Odwracasz się tak. O. Witajcie serdecznie. Przyjechaliśmy, słuchajcie, na drugi zbiór brzozy, ponieważ pamiętacie, że jak Wam ostatnio zrobiłam filmik o brzozie, to jeszcze były takie malutkie te listeczki i niestety, ale no naprawdę bardzo mało tego uzbierałam. A mam nadzieję, a raczej pewność, że dzisiaj to już będzie pełen sukces. Także chodźcie, zapraszam Was na kolejny wiosenny spacer, bo przecież ich tak mało na tym kanale. Zobaczmy najpierw, co tutaj nad oczkiem się dzieje. Tak to wygląda. Może tu jakieś kaczuszki małe będą? No wiecie, bardzo dużo mamy takich różnych oczek, stawów. Tak jak ja mówiłam już Wam wcześniej, wszędzie jest gdzie chodzić. Uwielbiam to. Kurczę, nim dojdę do brzozy, to będę miała już tyle nakręcone, że pewnie będę musiała podzielić to na dwa filmiki, ale co tam. Ale jakie pokrzywy piękne, zobaczcie. Nie zanudzam Was. A taka jestem niepoprawna romantyczka. Cóż tu się dzieje? Bardzo fajne miejsce. I tutaj rzadko kiedy są ludzie, jacyś pojedynczy psiarze, dosłownie, czyli ja z Barkiem. Ja następnym razem jak tu przyjadę, to wezmę marchewkę i pójdziemy do koni, bo tutaj są konie również, wiecie? Jak potrzebuję pogadać, przytulić się do kogoś inteligentnego, to wtedy do nich przyjeżdżam, jak mam już dosyć moich zwierzaków i potrzebuję odmiany, chociaż moich zwierzaków nie... Tatarak, zobaczcie. Ojejku, no a tataraku powinnam zrobić osobny filmik, wiecie co, bo to jest też, to jest tak silne zioło, ale powiem Wam, że wyrwanie tego z wody i dostanie się do tych kłączy, to jest po prostu dramat. Myśmy w Borach Tucholskich z moim Janem wyrywali, to uwierzcie mi, że Jan nie należy do chuderlaku, bo jest to kawał mężczyzny, ale nie mógł wyrwać. To było na zasadzie, wiecie, dziadek za rzepkę, babka za dziadka i tak dalej. Słuchajcie, ja trzymałam Jana, no dramat, po prostu nie mogliśmy w żaden sposób tego wyrwać. To jest tak mocne zioło i tak samo mocno działa. A na co? No to może przy okazji, jak już... Nie będę miała o czym nakręcać, to Wam zrobię filmik o tataraku. Ale to ja mówię, no ja Wam tylko sygnalizuję, teraz proszę sobie wygooglać, do czego tatarak i wiecie, ja Was może zmobilizuję do tego, żebyście trochę czytać o ziołach zaczęli. No naprawdę, wiecie co, na powielanie tych wszystkich informacji, no to, no nie wiem, no jak chcecie. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No ja wiecie, no sporo wiem, ale to nie jest taka merytoryczna wiedza uniwersytecka. Ja sobie to czytam, dużo intuicyjnie robię, dużo filmów na ten temat oglądam, kolekcjonuję bibliotekę, ale nie czuję się na siłach aż tak, żeby Wam przekazywać tę wiedzę z uwagi na to, że jest mnóstwo autorytetów w Polsce, naprawdę osoby, które potrafią dużo więcej wiadomości przekazać. Także u mnie to będzie tylko sygnalizowanie. Dobra. Idziemy dalej. Wiecie co? Tak. To jest Anglia. Ja wiem, że to może dziwnie wygląda, ale jestem w Anglii. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, to tutaj nadal można spotkać takie płotki. Ci
ciepło, jest fajnie, już wieczór, wiecie, koło 8, a jest bardzo ładnie, cieplutko. I proszę, dotarliśmy do następnej wody. Chodź, Barek. Baruś. Także tutaj często przyjeżdżam z nim latem, żeby sobie popływał, bo ta woda jest bardzo czysta. Barek. Chodź. Tu jest moje miejsce, gdzie lubię sobie jogę poćwiczyć. Rozkładam sobie matę i ćwiczę jogę. Jak idę na 14 do pracy, to tutaj, o, tu jest w miarę równo i nad brzegiem tej wody. Jak przyjadę sobie tak, wiecie, rano o 8, o 9, to nie ma nikogo. Zupełna pustka i mogę sobie poćwiczyć. Dobra, ja wracam na ścieżkę. Chodź, idziemy, Baruś. Widzicie, to jest taka ścieżka. Ja idę częścią przeznaczoną dla pieszych, a ta z lewej strony jest przeznaczona dla koni. Także każdy ma swoją trasę, swoją linię, tak? Udało się dotrzeć na górę. Jesteśmy i słuchajcie, tak jak mówiłam, jest idealnie. Zaraz się zabieram za zbieranie. Proszę, pies pracujący. Patrzcie, jakie piękne listki. No słuchajcie, brzuskowy raj. Chyba będzie taki odcinek, taki tytuł tego odcinka. Zobaczcie, dzień dobry, moje kochane. Piękne są i można już się brać do pracy. Ja wam szybciutko tak powiem, już nie będę tak chodziła jak ostatnio i wam cały czas pitoliła, za przeproszeniem, jak ja to mówię, tylko wam powiem szybciutko. Słuchajcie, co z tą brzozą? Generalnie to na układ moczowy, nerki, zatrzymanie wody, jeżeli macie jakieś opuchlizny, reumatyzm, celulit, gorączka, ból gardła. Podobne działanie do lipy. Z tym, że wiecie, ja nie wiem, mnie się wydaje, że czy brzoza jest silniejsza? No, działa moczopędnie, więc tak samo jak lipa. Ja myślę, że one są, że mają podobne działanie. Teraz tak, co z tego robimy? Napary i odwary. Wiecie, czym się różni napar od odwaru? Napar to po prostu robimy herbatkę ze 2-3 łyżki, nawet 2 wystarczą, suszu. Zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na te 15 minut, żeby się zaparzyło i popijamy w ciągu dnia, tak? Możemy wypić z pół litra nawet, ale słuchajcie, będziemy siusiać jak szaleni, także uważajcie, jakbyście byli w pracy, no to wiecie, jak macie problem z wychodzeniem do toalety, to raczej nie polecam. Można również zalewać świeżą, podobne działanie i tak samo mniej więcej ilość sobie wrzucamy ze 2 łyżki i zaparzamy gorącą wodą. Natomiast odwar robimy w taki sposób, że wrzucamy nasz materiał zielarski do zimnej wody, zalewamy zimną wodą, podobną ilość jak przy naparze i podgrzewamy pomalutku na małym ogniu. Jak się zagotuje, cały czas pilnujemy, żeby to nie buzowało, czyli przy małej temperaturze doprowadzamy do wrzenia, trzymamy tak z 10 minut, 15, wiecie, brzozy nie trzeba długo gotować, to nie jest korzeń jakiś suszony, także ona wtedy wypuści te swoje właściwości do wody. Podgrzewamy, zostawiamy po podgrzaniu jeszcze na takim wolnym ogniu przez te 10-15 minut i później też pijemy. Można robić mieszanki, można dodać miętę, szałwię, babkę lancetowatą czy płaskolistną. Słuchajcie, obojętnie, naprawdę można sobie tutaj kombinować. Bardzo, bardzo serdecznie wam polecam, bo tak jak powiedziałam, układ moczowy, reumatyzm, gorączka,
zatrzymanie wody. Kochane moje brzoski, ja Was w ogóle bardzo przepraszam, bo to znowu ja przyjechałam. Znacie mnie już od tylu lat, więc słuchajcie, wiecie, że ja Wam krzywdy nie zrobię. Muszę. No muszę to powiedzieć, no przepraszam, ale zawsze je przepraszam, bo ja je zawsze przepraszam. Także mówię, no tutaj nie ma co wykładu żadnego robić, a jak chcecie poczytać, jakie surowce, jakie związki zawiera, to po prostu Google i wiecie, jakie ma właściwości, jakie mają właściwości liście brzozy. Oczywiście jeszcze możemy zbierać o smołę, no ale to już jest za późno, bo nim wypuszczą liście, to się zbiera o smołę. Wiecie, to są soki z brzozy, które się zbiera w okresie wegetacji drzewa. No ale to nie w tej chwili. Już myślę, że w Polsce też brzoza wypuściła listki, także w przyszłym roku ewentualnie. I teraz tak, dla ludzi, tak jak powiedziałam, możemy robić ten napar bądź odwar. Możemy pić czystą, powtarzam jeszcze raz, to by się utrwaliło. Możemy robić odwar, napar z samych liści, suszonych bądź świeżych. Albo możemy dawać też zwierzakom. I teraz tak, jak ja to robię? Oczywiście suszę, no bo słuchajcie, w żaden sposób nie nakarmię kota świeżymi liśćmi brzozy. Natomiast Barek to dostaje świeże warzywa i zieleninę do jedzenia regularnie. Już jest tak przyzwyczajony, że niedługo zacznie beczeć. Kotom suszę i podaję z przygotowaną mieszanką z innymi ziołami. Podaję taką przygotowaną mieszankę z innymi ziołami. Ja będę niedługo taką mieszankę robić, bo już mi się kończy. To może Wam pokażę, co ja tam dodaję, jakby kogoś interesowało, bo to można zarówno kotom, jak i psom. Ja mówię, no Barkowi mogę wszystko wrzucić, wiecie, z psem jest łatwiej, natomiast koty są bardzo, bardzo wybredne i to nie jest proste. Także słuchajcie, nie wiem, tak króciutko Wam powiedziałam, resztę sobie możecie dogooglać, bardzo Wam brzozę polecam. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, znowu wieje i znowu nie będzie mnie dobrze słychać. Chciałam tylko powiedzieć, tak dziewczyny, kobietki, kobiety, panie, brzoza bardzo doskonale likwiduje celulit. A dlaczego? Dlatego, że celulit, słuchajcie, odwrócę się, bo stoję pod słońce. Celulit to są toksyny odłożone w tkance tłuszczowej. Jeżeli mamy podniesione trójglicerydy, to w nich kumulują się toksyny. I to jest nic innego jak właśnie nasz celulit. Także jeżeli chcecie się pozbyć celulitu, nie, masaże też oczywiście wspomagają, natomiast polecam detoks, brzozę, lipę, wszystkie wszystkie moczopędne zioła i odpowiednią dietę. I słuchajcie, celulit znika, oczywiście zero tłuszczu, alkoholu i słuchajcie, jesteśmy gwiazdy filmowe, normalnie czerwony dywan w Hollywood i słuchajcie, nikt nie dorówna, także naprawdę nie ma sensu wydawać kasy na kremy. Trzeba troszeczkę po prostu popracować nad tym. Dobra, kończę, bo znowu będzie za długo. Ściskam Was serdecznie i do następnego. Jedna sprawa, o której zapomniałam, taka dosyć istotna. Brzoza niweluje, jonizuje powietrze, tak? Czyli niweluje nam dodatnie jony. Dlatego słuchajcie, przytulajcie się do brzozy. Ja już to pokazywałam. Naprawdę słuchajcie, bardzo pozytywna energia od niej płynie. A jeśli chodzi o podania ludowe, to wierzono w dawnych czasach, że brzoza jest jedynym drzewem, które nigdy nie uderza piorun. Więc jak się gdzieś znajdziecie na łące, na polu i będzie stała brzoza, przytulajcie się do niej i módlcie się, żeby ten piorun nie trafił, bo według tych podań nigdy w brzozę nie uderza, ponieważ brzoza ma właściwości magiczne. Słuchajcie, całuję Was serdecznie i ślę pozytywną energię od tego drzewa. Pamiętajcie, że to nasza matka.